Często widziałam, jak dzieci patrzą w telefon, w podróży, w samolocie, w pociągu i coś tam robią. No, mój syn zresztą też, jak był młodszy, zresztą do tej pory gra, ale w gry komputerowe, no to też był wciągnięty przez masę różnych takich gier i zabaw. Ja, szczerze mówiąc, nigdy. Ja w dzieciństwie nie miałam na to czasu zupełnie. Chodziłam do dwóch szkół jednocześnie, do szkoły podstawowej i muzycznej i naprawdę ominęło mnie dużo, nie wiem czy fajnych, ale dużo takich rzeczy, które normalnie nastolatki robią. Imprezowanie, randkowanie, w ogóle to mnie ominęło, więc teraz to nadrabiam. Nie, żartuję, ale pyta się mnie pani, przy czym się relaksuje. Otóż to są gry, aplikacje w telefonie, które odkryłam rok temu, na stare lata po prostu. I nie sądziłam, że mnie to tak wciągnie, więc teraz wszyscy już wiedzą, że jak nie odbieram telefonu albo patrzę w telefon, to znaczy, że gram w tak zwane kulki, bo ja to tak nazwałam sobie. To jest masa różnych gier pokrewnych, ale które są takie na logikę, na kojarzenie, ustawianie i tak dalej. I to mnie relaksuje. I ja bezwiednie w każdej wolnej chwili po prostu biorę telefon, czy jadąc taksówką, no samochodem to nie, ale jadąc taksówką, nawet jak oglądam jakiś film i zaczyna mnie nudzić, to myślę sobie, a zobaczmy, czy mi się uda teraz przejść ten level. Więc wariowałam na tym punkcie, ale to mnie relaksuje. Totalny reset, zapomina się o wszystkim i jest skupienie na tu i teraz, na tych kuleczkach, które wędrują i trzeba je okiełznać.